dzisiejszym fascynującym odcinku obejrzymy oficjalny trailer do gry Garten of Banban 7, który pojawił się dosłownie przed chwilą na kanale twórców Euphoric Brothers. Z tego trailera dowiemy się, co twórcy przygotowali dla nas w kolejnej fascynującej części Garten of Banban. Ale zanim do tego przejdziemy, jeżeli czekacie na Garten of Banban 7, to obowiązkowo zostawcie pod tym odcinkiem aż 20 tysięcy łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag Banban, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i nie chcesz przegapić premiery na moim kanale z gry Garten of Banban 7, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. Zaczynamy! Co jest grane? Peter Giggles? Co się mu stało? Co jest grane? Jakaś klatka? Wow, wow, wow! Czyli trafiamy do miasta. W poszukiwaniu chirurga. Jego musimy znaleźć. Co jest grane? Czemu mieszkańcy tego miasta zginęli? Nowy pilocik będzie na pewno. Przerażający Peter Giggles będzie nas gonił. City Geon. Co jest grane? Czemu tu jest tyle jakichś karaluchów? Ej, oni naprawdę ulepszyli tę grę. Co jest grane? Co to jest? Czyli chirurg będzie wielki. 24 godziny. Okej, będzie kamera z dronika. Banban nie żyje, to już widzieliśmy w teaserze. Co jest grane? To będzie coś wielkiego, czy będzie jakaś nowa postać? Uwaga, uwaga, musi być. Nie, mamy podstawowe i uwaga, nie ma nowej postaci, ale... Coś jeszcze jest, jest coś jeszcze. Jumbo Josh powróci! Tak jest! Jumbo Josh powróci do Garten of Banban 7. Można już dodać do listy życzeń na Steamie. A tymczasem, nie wiem czy pamiętacie, ale właśnie Peter Giggles w końcówce gry Garten of Banban 6 skoczył w przepaść i wydaje mi się, że on w przepaści wpadł w jakąś dziwną substancję. To jest moja teoria, ponieważ zobaczcie jak on wygląda. On jest cały jakby czarny. To nie jest na pewno przejęcie kontroli, tak jak to zrobił Sir Dadadu nad innymi postaciami. To jest zupełnie coś innego. On jest cały jakby czarny, a zęby i oczy ma fioletowe. To oznacza dla mnie tylko jedno, że wpadł w jakąś dziwną substancję i się zmutował i teraz będzie złą postacią. Ale może też się okazać, że to jest jego złe alter ego i on raz na jakiś czas właśnie przemienia się w takiego potwora. Nie wiadomo, co to spowodowało. Być może właśnie ten upadek, a być może coś innego, coś bardziej przerażającego. Dalej natomiast widzimy jakąś dziwną klatkę i co pierwsze rzuca się w oczy, to na pewno to, że jest ona pusta i coś było w niej przetrzymywane. Być może Peter Giggles, ciężko powiedzieć. Mamy też informację, że wydano naruszenie kodu w całym obiekcie, czyli jakby kod czerwony został wydany, coś uciekło, coś przerażającego i teraz pracownicy muszą patrolować ulicę i prawdopodobnie tym czymś przerażającym jest albo jakiś wielki potwór, o którym totalnie nie wiemy, albo jest to Peter Giggles, albo jest to po prostu, że tak powiem, ten rodzic, który szuka swojego dziecka gdzieś w podziemiach tego przedszkola, bo przypominam, to jest kolejny przerażający poziom podziemi przedszkola Garten of Banban. Co zresztą możemy zobaczyć w kolejnym fragmencie, że dorosłe wejście tych niemowlaków Jovenium, one tak się nazywają, Jovenium Infants, chodzą po ulicach, czyli jakby te maluszki, które widzieliśmy w poprzedniej części i im pomagaliśmy, one tak naprawdę są też w wersji dorosłej. Jak widzicie, te wersje dorosłe mają zadanie teraz patrolować ulicę, ponieważ został naruszony jakiś kod. I jestem ciekaw, czy to ja jestem tym zagrożeniem, czy może coś bardziej przerażającego, ale po tym fragmencie możemy ewidentnie zobaczyć, że oni nas jakby nie atakują. Oni po prostu patrolują ulicę. Więc być może oni są przyjaźni, ale tego dowiemy się w Garden of Banban 7. Chwilę później na kolejnym fragmencie widzimy Sir Giona, który został zamieniony w jakąś taką metalową postać albo metalowy posąg i wydaje mi się, że może być tak, że my będziemy musieli go uratować, bo coś go zamieniło w ten posąg i naszym zadaniem będzie nazbierać jakieś rzeczy, później te rzeczy dostarczyć do pewnego miejsca i w jakikolwiek sposób uratować Sir Giona, który później będzie mógł uratować królową Bouncelli, która
która będzie w stanie naprawić swoje berło i to berło będzie w stanie odczarować wszystkich, nad którymi przejął kontrolę pan Dadadu. Wiem, że to zagmatwana historia, ale być może powoli zbliżamy się do tego kulminacyjnego momentu, gdzie większość zagadek zostaje rozwiązana. Dalej natomiast widzimy jakieś duże pomieszczenie. Wydaje mi się, że to może być jakiś teatr albo coś w tym stylu, ponieważ ewidentnie mogę zobaczyć, że tutaj są takie siedzenia, na których możemy siedzieć i dalej jest jakby scena. Tylko pytanie, co się pojawi na tej scenie? Czy być może Bitter Giggles opowiadający kolejny żart? Czy może jakiś inny potwór? Czy może zupełnie coś innego? Dalej natomiast widzimy przerażającą scenę, w której mieszkańcy miasta zostali, że tak powiem, uwieszeni na łańcuchach w jakimś więzieniu albo w jakimś miejscu. Ta gra naprawdę powoli zaczyna przypominać dobry horror. To jest całkiem przerażające i jestem ciekaw, co to będzie za miejsce i prawdopodobnie jestem już tutaj prawie pewien tego, że ci mieszkańcy będą przyjaźni, bo jak widzicie, oni też ucierpieli z powodu tego alarmu i być może jest jakaś nowa postać, być może ten Bitter Giggles, który teraz oszalał albo zmienił się, zmutował, ciężko powiedzieć, być może to on właśnie im to zrobił i my będziemy musieli go w jakiś sposób pokonać, więc może twórcy znowu wracają do tego momentu, gdzie, że tak powiem, będziemy mieli bossy i będziemy mieli walkę, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Następnie widzimy wejście do jakiegoś motelu. Tutaj będziemy prawdopodobnie zdobywać informacje na temat naszych kolejnych misji i poznawać kolejne postacie, ale też prawdopodobnie będzie to nowe miejsce, w którym będziemy w stanie się schronić, ponieważ kolejne piętro, że tak powiem, podziemi Garten of Banban tego przedszkola, to jest właśnie miasto i będziemy mieli prawdopodobnie całe miasto, albo będziemy mieli miasto z czterema uliczkami, albo z czterema strefami, między którymi będziemy się przemieszczać, bo to jest jakby taki standardowy schemat tutaj naszych euforycznych braci, którzy właśnie w ten sposób, że tak powiem, tworzą tę grę. Mamy cztery ścieżki i jak w każdym miejscu wykonamy zadania, to wracamy do początkowego miejsca, które prawdopodobnie będzie to ten, powiedzmy, motel albo okolica tego motelu i tam będziemy mieli właśnie główną misję, czyli prawdopodobnie, przypuszczam tutaj, zebranie rzeczy, które odczarują Sergiona z tej metalowej postaci albo coś w tym stylu. Jedno jest pewne, będziemy musieli uciec przed przerażającym, zmutowanym Bitter Giggles. Możecie napisać w komentarzu, jak on się będzie nazywał, czy po prostu będzie nazwany The Jester, czy może Bitter Giggles, albo jakaś inna nazwa. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie i jaką wy macie na ten temat teorię. Jeszcze na chwilę wracamy do tego fragmentu, ponieważ tutaj narratorka, w ogóle jest narratorka przez, że tak powiem, cały trailer, mówi nam, że wiedza jest naszą przewagą, więc jestem ciekaw, jaką wiedzę tutaj będziemy zdobywali. Być może będą jakieś książki albo coś w tym stylu, ciężko powiedzieć. Na pewno będziemy potrzebowali informacji, aby pokonać jakiegoś przeciwnika. Taka jest moja teoria na ten temat. Niemniej jednak bardzo fajnie, że twórcy tutaj zrobili coś takiego jak lektor, który nam przez cały trailer coś opowiada. Jest to naprawdę na mega plus, jeśli chodzi o Garten of Banban. W końcu w siódmej części zrobią coś lepszego niż poprzednich. Być może. Dalej natomiast widzimy jednego z mieszkańców właśnie tego miasta, a narratorka mówi: krok pierwszy, nie bądź bohaterem. Co to oznacza? Ciężko powiedzieć, czyli po prostu mamy nie kozaczyć i mamy działać mądrze. Krok drugi, ukryj się, więc prawdopodobnie będziemy musieli użyć głowy, ukrywać się i to będzie bardziej skradanka, coś w tym stylu. Niemniej jednak jestem ciekaw, jaką operację będziemy musieli przeprowadzić na tym, że tak powiem, naszym bohaterze, którego tutaj widzimy, czyli na jednym z mieszkańców tego tutaj dziwnego miasta. Ewidentnie widzimy tutaj bardzo dużą ilość kabli, które są podłączone. Czy my mamy go wskrzesić, albo, nie wiem, jakoś prądem ożywić? Nie mam pojęcia. Ale na pewno mam pojęcie, że miasto, które odwiedzimy, będzie nazywało się Sitin Gion, czyli miasto Sergiona, czyli miasto chirurga. I coś czuję, że tutaj właśnie w tej części będzie dużo takich, że tak powiem, lekarskich motywów, więc będziemy musieli prawdopodobnie przeprowadzać jakieś operacje, chodzić po ulicach, zbierać elementy wyposażenia jakiejś sali operacyjnej, coś w tym stylu. To są tylko moje przypuszczenia, ale kto wie, jakby to jest najbardziej prawdopodobne, skoro to się nazywa Sitin Gion, te miasto, no to prawdopodobnie będzie dużo nawiązań właśnie do chirurga i do szpitali. To, co mnie najbardziej zadziwia właśnie w tym fragmencie, to to, że jest tutaj bardzo dużo karaluchów. Skąd one wylazły? Nie mam pojęcia, ale jakoś jest to jakieś prawdopodobnie duże miasto. Jesteśmy już na siódmym piętrze podziemi przedszkola Garten of Banban. To może być właśnie tak, że tutaj się zalęgły karaluchy. Jak wiecie, no w miastach jest to raczej pospolite, w takich ogromnych, ogromnych miastach, typu, nie wiem, na przykład Nowy Jork, tak? Więc może tutaj właśnie karaluchy się zalęgły, ponieważ to miasto jest ogromne, a może też jest jakiś potwór, który je respi? Nie mam pojęcia, niemniej jednak bardzo ciekawy efekt. Na pewno dodaje to takiego horrorkowego, małego smaczku. To, co pewnie
pewnie mało kto zauważył, to to, że przez kilka klatek dosłownie jesteśmy w stanie zobaczyć, że w tym miejscu siedzi sobie Nabnalina. Słuchajcie, nasza kochana, że tak powiem, dziewczyna Nabnaba powróciła i siedzi sobie w tym miejscu, ale jak możecie zobaczyć, świeci się ona na fioletowo, więc prawdopodobnie została zainfekowana albo została, że tak powiem, w sumie raczej mamy prawie pewność tego, że Sir Dadadu przejął nad nią kontrolę, więc w tej części być może wszystkie postacie z poprzednich części, co zresztą widzieliśmy na zakończeniu, gdzie pan Dadadu przejął kontrolę nad nimi, to one będą w tym chapterze nas gonić i będziemy mieli tutaj podzielone na kilka rozdziałów, gdzie w każdym rozdziale będzie nas goniła jakaś postać i będziemy musieli ją jakoś w jakiś sposób odczarować. Dalej widzimy natomiast mieszkańców tego miasta i za wielką siatką jakąś ogromną postać. Wydaje mi się, że może to być Kitizaurus, który sugeruje to, że właśnie pan Dadadu przejął nad nim kontrolę i pytanie, czy my będziemy mieli go uratować, czy być może te postacie go schwytały i trzymają go tutaj i czy w ogóle to jest Kitizaurus, bo to może być zupełnie coś innego. Niemniej jednak mi to właśnie przypomina Kitizaurusa. No zobaczcie, wielki szary kotek, który był kiedyś Kitizaurusem, a teraz jest, że tak powiem, dziwną, szarą substancją leżącą za siatką. A tutaj natomiast znajdujemy się w barze. Być może to jest właśnie ten motel albo bar, który znajduje się w motelu i tutaj będziemy wyciągać informacje, co zresztą widać, że tutaj na biurku leży bardzo dużo strzykawek, więc to miasto nie bez powodu nazywa się Sitinjeon, ponieważ tutaj właśnie będziemy mieli dużo nawiązań, tak jak mówiłem, do chirurgów i do strzykawek i do innych takich dziwnych rzeczy. I najlepsze jest to, że oni tutaj po prostu kupują te strzykawki. To są prawdopodobnie strzykawki z dziobeniem, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, to jest moja teoria, nie mam pojęcia, czy tak to będzie właśnie tutaj wyglądało. Niemniej jednak prawdopodobnie w tym miejscu też będziemy mieli jakąś misję, albo na wyciąganie informacji, albo misję na uratowanie tych mieszkańców, bo jak widzicie, oni nie wyglądają na zbyt zadowolonych, więc prawdopodobnie coś wydarzyło się złego w mieście, ten wielki potwór grasuje, a oni się tutaj chowają w tym barze, który jest prawdopodobnie jedynym bezpiecznym miejscem i taką, powiedzmy, ostoją, gdzie oni mogą tutaj sobie chwilę pochillować, a niebezpieczeństwo gdzieś tam po ulicach grasuje, a my będziemy musieli wyjść i to niebezpieczeństwo zlikwidować. Co ciekawe i co już widzieliśmy na teaserze, to będzie to, że dronik dostanie nową funkcję. Jak widzicie, będziemy w stanie, że tak powiem, sterować dronikiem i będziemy mieli widok z oczu dronika, co oznacza tylko jedno, że gdy zrobi się naprawdę niebezpiecznie, wyjdą najgorsze potwory, zrobi się ciemno, albo będziemy mieli miejsca, do których nie będziemy w stanie się dostać, ponieważ będą leżały jakieś gruzy, jakieś drabiny, to będziemy mogli wysłać tam dronika i obserwować z jego oczu, że tak powiem, z kamerki. I to będzie bardzo fajne, bo będzie można naprawdę podlecieć w różne ciekawe miejsca i zbadać wszystko z jakby takiej innej perspektywy. No i oczywiście dalej mamy naszego ukochanego Banbana, który jak widzicie, no niestety jest martwy i mam nadzieję, że uda się go ożywić, albo przynajmniej wygląda na martwego i być może te zastrzyki z dziowenium go w jakiś sposób ożywią, ale to jest tylko i wyłącznie moja teoria. Niemniej jednak jest to bardzo smutny widok i bardzo szkoda, że Banban tutaj poległ, ale chciał nas uratować, no i mu się udało, tylko teraz prawdopodobnie to my będziemy musieli go uratować przed śmiercią, albo w jakiś sposób ożywić. Natomiast tutaj mamy wielki posąg tego chirurga i moja teoria, jeżeli chodzi o niego, jest taka, że on został zamieniony w ten posąg i my musimy go uratować, ale bardziej prawdopodobna, że tak powiem, teoria jest taka, że to jest po prostu zwykły posąg tego chirurga i, że tak powiem, on jest królem tego miasta, bo w końcu ono zostało nazwane Sitinjeon, czyli prawdopodobnie na jego cześć zostało tak nazwane, a my będziemy musieli go odnaleźć, bo on gdzieś zaginął. Ale moja teoria z tym, że on został zamieniony w to metalowe, też jest prawdopodobna, chociaż no zdecydowanie mniej niż to, że po prostu gdzieś ten chirurg zaginął, a my musimy go odnaleźć i uratować. No i dalej oczywiście mamy standardowe graffiti na ścianie z postaciami z Garten of Banban. Niestety nie widzę tutaj żadnej nowej postaci, oprócz tego maluszka, który sobie gdzieś tutaj siedzi, więc troszkę szkoda, ale na pewno coś nowego się pojawi. Jest na pewno nowy Bitter Giggles, który jest przerażający, tylko pytanie, czy to jest jego inne alter ego, albo jakiś zmutowany nasz Bitter Giggles, czy może to jest zupełnie coś innego. Ciężko powiedzieć. No i na sam koniec najważniejsza informacja, czyli to, że Jumbo Josh żyje. Jak sami widzicie, Jumbo Josh wrócił i nie wiem, czy pamiętacie, ale w Garten of Banban 6 w zakończeniu, jak wszystkie postacie były przejęte przez pana Dadadu, to nie widzieliśmy tam Jumbo Josha, jego tam nie było, więc on prawdopodobnie wróci i nas uratuje. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak widzicie, grę możemy dodać do naszej listy życzeń. Niestety, jeżeli chodzi o datę premiery Garten of Banban 7, tego jeszcze nie wiemy, kiedy ona się pojawi, ale zazwyczaj jak twórcy puszczają trailer, taki już oficjalny, to mniej więcej 2-3 tygodnie i gra powinna być już dostępna. Ja obstawiam, że ona
ona pojawi się jakoś w majówkę, czyli mniej więcej 1 do 3 maja.